Dzień dobry Państwu. Serdecznie witam w kolejnym wydaniu programu naszej Credit Union. 8 marca minęło 50 lat od dnia, kiedy na dziedzińcu Uniwersytetu Warszawskiego odbył się wiec protestacyjny w związku ze zdjęciem przez władze komunistyczne wystawionych w Teatrze Narodowym dziadów Adama Mickiewicza w inscenizacji Kazimierza Dejmka oraz relegowaniem z uczelni Adama Michnika i Henryka Schleifera. Zgromadzeni na wiecu studenci zostali brutalnie zaatakowani przez oddziały milicji oraz aktyw robotniczy, co stało się początkiem tzw. wydarzeń marcowych. Marzec 1968 roku to złożona i wielopłaszczyznowa historia. Pragnienie wolności młodych Polaków, walki frakcyjne w PZPR i prowokacyjne naciski z Moskwy. Wydarzenia te przybliżą specjalny spot i unowocześniony portal edukacyjny prowadzony przez Instytut Pamięci Narodowej. W marcu 1968 roku w wielu miastach Polski doszło do wystąpień młodzieży i zajść ulicznych. To najnowszy spot Instytutu Pamięci Narodowej o wydarzeniach marcowych 1968 roku. Historycy IPN-u od lat badają przyczyny, przebieg i skutki protestów młodzieży i działań władzy komunistycznej w tamtym okresie. To jest wielki protest polskiej młodzieży przeciwko systemowi komunistycznemu, przeciwko ograniczaniu wolności. Spot IPN o marcu 1968 roku w skrótowej formie przypomina przyczyny i przebieg tych wydarzeń. Wskutek wojny izraelsko-arabskiej uzależnione od Moskwy władze PRL rozpoczęły antyizraelską kampanię propagandową. Jednym z elementów wydarzeń marcowych była akcja antysemicka, będąca reakcją na wojnę sześciodniową. W swoim czasie, towarzysze, otworzyliśmy szeroko nasze granice dla wszystkich, którzy nie chcieli być obywatelami naszego państwa i postanowili udać się do Izraela. Inspiracją ohydnej kampanii w prasie była partia komunistyczna. Ta kampania była efektem ostrych sporów wśród władzy komunistycznej trwających od wielu lat. W tym czasie ujawnił się po raz kolejny podział w PZPR na chamów i Żydów. Władze dopuściły do dyskursu publicznego tak naprawdę wątki antysemickie już jawne. Ale marzec 1968 roku to głównie protesty młodzieży przeciw cenzurze i ograniczaniu wolności. Protestowała nie tylko młodzież studencka, jak się powszechnie sądzi. Demonstracje odbywały się, jak przypomina historyk profesor Julian Kwiek, także poza takimi ośrodkami akademickimi jak Warszawa czy Kraków. Wydarzenia marcowe miały miejsce także w ośrodkach pozaakademickich, jak na przykład w Tarnowie, gdzie była spora manifestacja młodzieży szkół średnich, zawodowych, czy też młodzieży robotniczej. IPN chce w swoim spocie zwrócić uwagę nie tylko na najbardziej znanych inżynierów wydarzeń marcowych, takich jak Wiesław Gomułka czy Mieczysław Moczar. I jeśli co niektórzy będą nadal próbowali zawracać nurt naszego życia z obranej przez naród drogi, to śląska woda podłuchocze im kości. Ważną rolę w walkach frakcyjnych w PZPR w 1968 roku odgrywał ówczesny pierwszy sekretarz PZPR w Katowicach Edward Gierek. Chcielibyśmy przypomnieć, że kroczył w jednym szeregu z tymi, którzy działali wcześniej, używając zresztą retoryki, klasycznej retoryki marcowej. IPN zmodyfikowała prowadzony od lat portal edukacyjny poświęcony złożonej tematyce wydarzeń marcowych. Sejm przyjął uchwałę dotyczącą 50. rocznicy marca 68. Uchwała została przyjęta większością głosów. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża szacunek dla wszystkich walczących wówczas o wolność i demokrację, potępia komunistycznych organizatorów antysemickich prześladowań. Tę uchwałę w 50. rocznicę wydarzeń marcowych posłowie planowali przyjąć przez aklamację, ale pojawiły się głosy sprzeciwu. Nie ma tam mowy o tym, że te wydarzenia, które się wtedy działy, były skutkiem między innymi walki frakcji w łonie PZPR-u. Że to był jeden z głównych powodów, dla którego wydarzył się marzec 68. Poseł Robert Winnicki, który zgłosił sprzeciw, dodał, że uchwała będzie nieprawdziwa, jeśli nie powiemy o tym, że wtedy wyjechało z Polski ponad 1000 stalinistów, ubeków, morderców sądowych, oficerów Ludowego Wojska Polskiego, że wyjechał Stefan Michnik, Helena Wolińska. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, pamiętając o dramatycznych losach Żydów polskich, zmuszanych przez władze komunistyczne do opuszczenia Polski w 1968 roku,
wyraża zdecydowany sprzeciw wobec jakichkolwiek objawów antysemityzmu. W rezultacie dwóch posłów wstrzymało się od głosu, a trzech głosowało przeciwko uchwale. Za przyjęciem uchwały głosowali prawie wszyscy posłowie, 424 posłów. To jest bardzo rzadki przypadek, kiedy wszystkie kluby parlamentarne są zgodne. Bardzo dziękuję Prawu i Sprawiedliwości, Platformie Obywatelskiej, także Nowoczesnej i tym wszystkim, którzy popierają tę uchwałę. W przyjętej przez Sejm uchwale przypomniano, że wydarzenia marcowe rozpoczęły się od protestów przeciwko zdjęciu ze sceny Teatru Narodowego Dziadów w inscenizacji Kazimierza Dejmka. Te usta zły duch, słowy szkaradnymi skaził. Spektakl stał się sprzeciwem wobec totalitarnej dyktatury, sowieckiej dominacji, cenzury i prześladowań politycznych. Sejm przyjął uchwałę w trudnym dla Polski momencie, kiedy oskarżona jest o próbę pisania historii na nowo. Treść ustawy jest wyważona, mówi poseł Kukiz 15 Józef Brynkus. Mamy w narracji takiej publicznej pewnego rodzaju tezę, że z rzeczywistymi pokrzywdzonymi były tylko i wyłącznie środowiska żydowskie, że tutaj się ujawniła ta taka silna fala antysemityzmu polskiego, co nie jest prawdą. Ta fala antysemityzmu została wykreowana przez władzę. O ile w Sejmie uchwała została przyjęta bez komplikacji, to w Senacie toczył się spór. Projekt uchwały w rocznicę marca 68 przygotował senator i historyk profesor Jan Żaren. Chodzi o to, czy był to spontaniczny ruch młodzieży, czy był on na tyle zorganizowany, że można nazwać przywódcami środowisko komandosów i konkretne nazwisko, a nazwiska Adama Michnika i Henryka Schleifera. Drugi problem dotyczy tego, czy wśród wyrzucanych Polaków pochodzenia żydowskiego byli zbrodniarze komunistyczni. Jednak wersja zaproponowana przez profesora Żaryna nie spodobała się senatorom Platformy Obywatelskiej. Uznali, że użyte w uchwale określenie komuniści jest nazbyt anonimowe. Nie podobało się też wspomnienie w uchwale księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego, który sprzeciwił się antysemickim wystąpieniom władzy. Senatorowie Platformy przygotowali więc swoją wersję projektu, mówi senator Platformy Obywatelskiej Grażyna Sztark. Staramy się dochodzić do konsensusu, do uzgodnień, tworzymy zespoły, żeby po prostu nie było dodatkowych jakichś tam kolizji, bo tutaj nie ma nad czym, że tak powiem, za bardzo powodować jakieś rozbieżności, bo sprawa jest bardzo ważna, ale i też bardzo delikatna. Jeśli między senatorami nie będzie porozumienia, wówczas przyjmą uchwałę sejmową. Historia marca 68 jest wielowątkowa. Najbardziej znanym jest antysemicka nagonka ze strony władz komunistycznych, którymi wówczas kierował Władysław Gomułka, mówi dyrektor warszawskiego oddziału IPN, profesor doktor habilitowany Jerzy Eisler. Antysemityzm, który zwykle bywa i pewnie zawsze będzie gdzieś na marginesie każdego społeczeństwa, nowum polegało na tym, że trafił na pierwsze strony największych gazet, do głównych wydań dzienników radiowych i telewizyjnych. Te wydarzenia należy rozpatrywać w kontekście ówczesnego kryzysu politycznego i studenckich protestów, podkreśla wiceprezes IPN dr Mateusz Szpytma. 1050-letnich nie spotkaliśmy się z taką, jako Polacy też etnicznie mówię, z taką agresją, z takim niszczeniem. Dokumenty ostatnio odnalezione w archiwach wskazują, że w wydarzeniach marcowych przeciwko władzy komunistycznej wystąpili nie tylko studenci, ale także młodzież robotnicza. Na 2,5 tysiąca zatrzymanych 950 stanowili młodzi robotnicy. Podczas głównej uroczystości 50. rocznicy marca 68, jaka odbyła się na dziedzińcu Uniwersytetu Warszawskiego, prezydent Andrzej Duda przepraszał osoby pochodzenia żydowskiego, które wyjechały z Polski w 1968 roku po antysemickiej kampanii prowadzonej przez ówczesne władze komunistyczne. Dziedziniec główny Uniwersytetu Warszawskiego to tu 8 marca 1968 roku odbył się wiec studentów przeciwko cenzurze i przeciwko skreśleniu z listy studentów Adama Michnika i Henryka Schleifera. Protestującą młodzież zaatakowała milicja i ORMO. Była to ewidentna prowokacja władz komunistycznych. Doszło do zamieszek, które następnie przeniosły się na ulice Warszawy, a w kolejnych dniach do innych miast. Bardzo mocne i silne wydarzenia
rozległe zresztą w czasie w Gdańsku, we Wrocławiu czy też w Krakowie. Dziś w 50. rocznicę wiecu na Uniwersytecie Warszawskim przed tablicą upamiętniającą tamto wydarzenie kwiaty złożył prezydent Andrzej Duda. Wygłosił też przemówienie. Proszę wybaczcie Rzeczpospolitej. Proszę wybaczcie Polakom, wybaczcie ówczesnej Polsce za to, że dokonano tego haniebnego aktu. Tę prośbę prezydent skierował do osób pochodzenia żydowskiego, które wskutek antysemickiej nagonki rozpętanej przez władzę komunistyczną wyjechały z Polski po marcu 68 roku. Również i dziś tym, którzy uważają Izrael za swoją ojczyznę, gotowi jesteśmy wydać emigracyjne paszporty. Po marcu 68 roku w ciągu 4 lat z Polski wyjechało 15 tysięcy osób narodowości żydowskiej, w tym część to byli funkcjonariusze aparatu terroru komunistycznego. Historyk Piotr Sutowicz zwraca uwagę na tło akcji antysemickiej. Wewnętrznej wojny w ramach obozu komunistycznego, której niewątpliwie ofiarami padła zarówno młodzież, jak i jak i środowiska żydowskie. Wojna wewnątrz aparatu komunistycznego toczyła się na kilku frontach. Jednym z nich była walka o władzę i stanowiska między pokoleniem 40-latków a pokoleniem Władysława Gomułki. System był zakonserwowany. Dlatego młodym działaczom trudno było wzbić się na wyżyny aparatu władzy, podkreśla profesor Jerzy Eisler. Wtedy jak już się wsiadło na karuzelę stanowisk, to właściwie do emerytury. I tutaj ci młodzi 30-kilku, 40-letni chcieli kosztem starych działaczy komunistycznych w znacznym stopniu żydowskiego pochodzenia wywołać ten ruch kadrowy i iść do góry. Za wydarzenia marcowe odpowiedzialność ponosi ówczesna komunistyczna władza, podkreślają zgodnie historycy. Dlatego profesor Włodzimierz Osadczy jest zaskoczony prośbą prezydenta o wybaczenie skierowaną do środowisk żydowskich. Nie wiem, czy pan prezydent Rzeczypospolitej powinien przepraszać za ówczesną Polskę. Używa pan do określenia ówczesna Polska, błaga o przeproszenie dla ówczesnej Polski. Wiemy, jaka to była Polska. Polska pozbawiona suwerenności. Polska, która realizowała politykę sowiecką. Uroczystości odbyły się także na dworcu gdańskim, z którego po marcu 68 roku za granicę wyjechało wielu Żydów. W wygłoszonym przemówieniu ambasador Izraela w Polsce, odnosząc się do ustawy o IPN, powiedziała, że w Polsce łatwo jest obudzić antysemityzm. Podkreśliła też, że mimo iż Polska była zależna od Związku Radzieckiego, to marzec 68 roku zdarzył się tylko w Polsce. Część środowisk politycznych i medialnych w Polsce, a także za granicą przypisuje odpowiedzialność za marzec 68 roku całemu narodowi, a to jest sprzeczne z faktami historycznymi.